Cześć, tu Marta, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki i dzisiaj zapraszam na reading vloga. Kilka dni temu stwierdziłam, że chciałabym się wywiązać z tej obietnicy, którą kiedyś złożyłam, a mianowicie, że będę nagrywać przynajmniej jednego vloga miesięcznie. Tak więc zaczęłam nagrywać jakieś takie spontaniczne klipy, które później mogłabym wykorzystać, ale nie nagrałam jeszcze wstępu i nie mówiłam o tym, co chciałabym w tym vlogu czytać, tak więc teraz właśnie przyszła na to pora. I jeśli chodzi o to, jakie książki chciałabym w tym vlogu przeczytać, to na ten moment czytam dwie. I jedną z nich jest książka Angst with Happy Ending Weroniki Łodygi. Jest to książka, po którą sięgnęłam, bo słyszałam o niej bardzo dobre opinie, a już kiedyś miałam ochotę przeczytać poprzednią jej książkę, czyli Head Comfort, ale ostatecznie z tego pomysłu jakoś zrezygnowałam, nie przeczytałam tej książki. No i ostatnio spontanicznie pobrałam sobie na Legimi właśnie Angst with Happy Ending, także tutaj Wam pokażę okładkę, ponieważ nie mam tej książki w formie fizycznej. O tej książce mogę Wam już co nieco powiedzieć, ponieważ jestem gdzieś tak na 140 stronie, więc tak mniej więcej w połowie tej książki. I mamy tutaj historię kilku 17-latków. Naszym głównym bohaterem jest Alex, który mieszka wyłącznie z matką, ponieważ ojciec jest nieznany, on nie zna swojego biologicznego ojca. I jest to dom, w którym się do końca nie przelewa, to znaczy mama pracuje na kilka etatów, łapie się różnych prac, żeby tylko jakoś związać koniec z końcem. Aleksiej stara się pomagać, kiedy może. No i generalnie nie jest im łatwo. Natomiast nie jest jeszcze tak źle, jak u jego przyjaciółki Anity, która mieszka z ojcem alkoholikiem i z matką, która jako jedyna utrzymuje kilkuosobową rodzinę, ponieważ Anita ma również kilkoro rodzeństwa, więc tam sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka i mamy szansę również zobaczyć to właśnie, z jakimi problemami boryka się Anita, ponieważ no, często pojawiają się sceny wspólne z Aleksem i Anitą. Tak więc tutaj brawa dla Weroniki Łodygi za pokazanie też trochę innych perspektyw, niż zawsze gdzieś tam w tych książkach dla nastolatków dostajemy, bo wydaje mi się, że zawsze są tacy nastolatkowie, którzy mają tylko takie problemy związane ze swoim wiekiem, to znaczy nie muszą się borykać właśnie na przykład z biedą, czy z problemami rodziców, z alkoholizmem rodziców, czy z jakimiś takimi innymi tego typu problemami. Przynajmniej wydaje mi się, że ja z takimi książkami młodzieżowymi nie za bardzo miałam do czynienia. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy tutaj również Benjamina, który jest takim drugim głównym bohaterem, można by powiedzieć, chociaż on w książce pojawia się stosunkowo późno, to znaczy pojawia się w pierwszej scenie, ale potem na długi czas gdzieś tam znika. No, ponieważ Benjamin to jest chłopak, z którym Alex rozmawiał przez wiele miesięcy gdzieś tam na czacie internetowym, czy... No właśnie, to akurat było coś, co mi się nie podobało w tej książce, bo oni poznali się na czacie i to jest książka współczesna, która dzieje się współcześnie w 2019 czy 2020 roku, wieku chciałam powiedzieć. A oni poznają się na czacie, bo stwierdzili, że wejdą sobie na czat, bo to jest takie retro i w ogóle, no wydaje mi się, że chyba żaden 17-latek w dzisiejszych czasach nie wchodziłby na czat, nawet nie wiedziałby chyba do końca, co to jest czat. A już tym bardziej ciężko mi uwierzyć w taki zbieg okoliczności, że akurat dwóch 17-latków z tego samego miasta byłoby tam w tym samym czasie i mogliby zawiązać taką znajomość. No ale już abstrahując od tego, jak oni się poznali, to chodzi o to, że Benjamin na początku udawał, że jest dziewczyną, a w zasadzie on nawet nie udawał, tylko po prostu Alex założył, że rozmawia z dziewczyną po drugiej stronie ekranu i Benjamin po prostu tego nigdy nie sprostował, aż w końcu doszło do sytuacji, kiedy spotkali się w realu, no i okazuje się, że Benjamin jest jednak chłopakiem, na co Alex wybucha totalną złością, blokuje Benjamina na Messengerze, blokuje w ogóle wszelkie możliwe drogi kontaktu z nim i dlatego właśnie znika nam później na dużą część książki, ale Benjamin wraca, pojawia się później. Już tutaj nie chcę Wam mówić, co jest dalej, bo nie chcę tego spoilerować. Natomiast jeżeli chodzi o to, co myślę o tej książce jak dotąd, to myślę, że jest to książka, która może spodobać się młodzieży. Rzeczywiście jest taka bardzo przystępna, napisana takim lekkim, młodzieżowym językiem. Natomiast no, ja oczekuję od tej książki czegoś trochę więcej i do moich oczekiwań nie spełnia, ale też rozumiem, że ja nie jestem targetem tej książki, więc nie musi moich oczekiwań spełniać. Dla mnie to absolutnie jak na razie nie jest nic zachwycającego, taka powiedziałabym średniawka. Myślę, że dam tej książce ostatecznie 3 gwiazdki na 5, ale zobaczymy, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie. W każdym razie na plus jest to, że rzeczywiście autorka tutaj porusza różne problemy, pokazuje różne perspektywy, także myślę, że to jest ważna książka dla młodzieży i że to jest taki właśnie ważny głos literatury młodzieżowej na polskim rynku. Po prostu ja jestem już na te książki za stara i nie potrafię się w nich do końca odnaleźć. A drugą książką, którą obecnie czytam, jest książka Klara i Słońce, Kazuo Ishiguro. Jest to książka noblisty, o której Wam ostatnio mówiłam w moim book haulu. I z kolei ta książka jak na razie bardzo mi się podoba. Tutaj mamy taki motyw sztucznej inteligencji, sztucznych przyjaciół, którzy są androidami i to jest takie bardzo popularne, że wiele nastolatek i nastolatków ma właśnie takich sztucznych przyjaciół i sobie z nimi żyje i poznajemy ten świat z perspektywy Klary, która jest właśnie taką androidką, która wyróżnia się tym, że posiada bardzo rozwiniętą empatię. I na początku poznajemy jej losy, kiedy mieszka, czy żyje, czy po prostu przebywa w sklepie z androidami. Natomiast szybko, właściwie nie tak szybko, ale w końcu zostaje wykupiona przez pewną rodzinę, no i nawiązuje przyjaźń, bo ma służyć właśnie jako przyjaciółka z małą dziewczynką. Co tutaj się wydarzy dalej, to jeszcze nie wiem, bo jestem na stronie 123, to jest dokładnie początek
trzeciej części tej książki, także jeszcze nie do końca wiem, co się wydarzy. Natomiast z opisu wynika, że jest to taka książka, która stawia pytanie o to, co czyni człowieka jako jednostkę, jako istotę wyjątkową i czy jest coś takiego jak ludzka dusza. Więc myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciekawa książka, taka do rozważań właśnie. No jak na razie, tak jak mówię, bardzo mi się podoba i cieszę się, bo jest dosyć przystępna, dosyć łatwo się ją czyta, a troszkę się obawiałam, no bo tak jak wspomniałam, Ishiguro jest jednak noblistą, a ja Nobla się trochę obawiam gdzieś tam. Wydaje mi się, że to są takie książki, których ja nie będę w stanie przeskoczyć. Natomiast zupełnie tak nie jest w tym przypadku, także naprawdę jak na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i na pewno będę czytać dalej i dam Wam znać dalej, jak mi się podoba. I jak na razie to by było na tyle o te książki, które obecnie czytam. Natomiast planuję jeszcze przynajmniej jedną książkę rozpocząć w tym vlogu, ale to pokażę Wam, jak już wybiorę, jaka to będzie książka. Pewnie kiedy skończę jedną z nich, to będę sobie coś tam dobierać. Także wtedy dam Wam znać, co jeszcze zdecydowałam się czytać. Dzisiaj jest niedziela, bo wiem, że zawsze w vlogach mówi się, jaki jest dzień i kiedy się nagrywa. Ja o tym ciągle zapominam, bo jeszcze nie umiem tych vlogów nagrywać. Tak więc dzisiaj jest niedziela, 16 maja. Tak jak mówię, ja już wcześniej nagrywałam takie klipy, które potencjalnie miały się w tym vlogu znaleźć, także nie zdziwcie się, jak znajdziecie tutaj w kolejnych klipach właśnie taki powrót do przeszłości sprzed kilku dni. Tak więc na razie to tyle, zapraszam do dalszego oglądania i do zobaczenia w kolejnym update'cie czytelniczym. Mam tutaj do rozpakowania dwie książki, które odebrałam w nagrodę za bycie dzisiaj dzielną pacjentką, bo tak jak widzieliście w poprzednim klipie, przyjęłam dzisiaj pierwszą dawkę szczepionki, tak więc zaraz Wam pokażę, co znajduje się w środku. Okej, dostałam się do środka. Mam tutaj dwa grubaski i pierwsza książka, jak już widzicie, to jest książka, którą napisał Barack Obama, Ziemia obiecana. O matko, jakie to jest grubaśne. Nie chcę Wam zdradzać coś w drugiej, ale już pewnie widzieliście. Ta książka jest naprawdę potężna, ale słyszałam dużo takich opinii, że czyta się ją bardzo dobrze, że w ogóle nie czuć tej grubości tej książki, ale Jezu, ona jest... Ja myślałam, że ona ma 600 stron, a ona ma... Matko. Tu jest dużo przypisów. Okej. Ona ma 800, prawie 50 stron. No to naprawdę jest niezła cegła. O matko, to jest chyba... Jeszcze formatowo jest strasznie duża, więc to jest chyba większe niż Przeminęło z wiatrem. Nieźle. Ciekawe, czy ja to w ogóle kiedykolwiek przeczytam. Okej, to jest pierwsza książka. A druga to jest biografia Marii Curie-Skłodowskiej, napisana przez jej córkę Ewę. Jest to książka, którą ja ostatnio zobaczyłam u Nicoli z Dr. Book i Nicola mówiła, że popłakała się na tej książce, że płakała po prostu nad biografią Marii Curie-Skłodowskiej, więc jestem bardzo ciekawa. Wiecie, że ja kocham książki, na których można płakać. No a nie ukrywam, że Maria Curie-Skłodowska to też jest no, mega ciekawa postać, jakby nie było, i bardzo ważna dla nas. Więc no, jestem bardzo ciekawa. Myślę, że tę książkę przeczytam znacznie szybciej niż Baracka Obamy, bo naprawdę... Oj, nożyczki w kadrze. Bo naprawdę nie spodziewałam się takiego grubasa. Zastanawiałam się w ogóle, czy Wam te książki pokazywać, bo będę też dzisiaj nagrywać book haul z nimi, ale book haul pojawi się na kanale dużo wcześniej niż ten vlog, więc i tak już go widzieliście, także mogę Wam bez obaw pokazać. Cześć, to znowu ja. Dalej mamy niedzielę, ale odzywam się, ponieważ skończyłam czytać książkę Angst with Happy Ending Weroniki Łodygi. I cofam wszystko to, co powiedziałam w poprzednim klipie o tej książce, ponieważ ostatecznie uważam, że jest to naprawdę szalenie mądra i ważna książka dla młodzieży, że jest to taki naprawdę ważny głos właśnie dla nastolatków, dla takich młodych dorosłych, którzy dopiero wchodzą w tą dorosłość gdzieś tam i borykają się z najróżniejszymi problemami, a problemów tutaj ta książka porusza całą masę. Może momentami aż za dużo, bo gdzieś tam mi się wydawało, że Weronika Łodyga próbowała upchać wszystkie możliwe właśnie takie współczesne problemy nastolatków w jedną króciutką książkę, ale może właśnie dzięki temu mamy taki przekrój, gdzie każdy nastolatek będzie mógł odnaleźć coś dla siebie i coś, co go dotyczy. Tak jak wspomniałam na początku, to znaczy w tym poprzednim klipie, mamy tutaj głównego bohatera Aleksa, który jest takim trochę zbuntowanym nastolatkiem, który w przeszłości sprawiał problemy wychowawcze i teraz gdzieś tam żałuje tych swoich decyzji, ale jednocześnie nie potrafi spojrzeć na siebie jako na dobrego człowieka, tylko uważa, że te błędy z przeszłości go definiują. Mamy Benjamina, który jest takim drugim głównym bohaterem, który jest gejem i który no, miał wiele problemów ze względu na swoją orientację seksualną, ale nie tylko. On ma bardzo dużo różnych innych problemów, o których nie będę Wam mówić, bo to wychodzi gdzieś tam pod koniec książki, więc byłby to spoiler. Natomiast to, co jest ważne, to to, że ta książka pokazuje, że niezależnie od tego, jaki mamy status materialny, czy niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się wychowujemy, czy jest to tak zwana pełna rodzina, gdzie mamy oboje rodziców, czy jest to na przykład wychowująca nas samotnie matka, czy jest to na przykład rodzina, w której jeden z rodziców jest alkoholikiem, to niezależnie od tego wszystkiego, każda rodzina i każdy z nas ma swoje własne problemy, każdy z nas ma jakieś rzeczy, które go bolą i to, że ktoś ma obiektywnie być może gorzej, nie znaczy, że innej osobie też nie jest źle i że ona też nie ma swoich problemów i też nie cierpi. I myślę, że pokazanie czegoś takiego jest naprawdę bardzo ważne i uświadomienie nastolatkom, że każdy ma swoje problemy, jest naprawdę szalenie istotne, a
Ale też ważne jest to, jak ta książka się kończy, ważne jest to, jaka przemiana następuje w bohaterach w trakcie właśnie trwania tej powieści. Także no naprawdę jestem pod wrażeniem, muszę przyznać, i ostatecznie uważam, że ta książka zasługuje i dostanie ode mnie 4 na 5 gwiazdek na Goodreads. Także jeżeli jesteście w takim wieku 15-17 lat, to bardzo gorąco Wam polecam, ale również jako dorośli, jeżeli lubicie takie książki, albo jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy może to być coś, co chcielibyście podsunąć swojemu, no nie wiem, młodszemu rodzeństwu, swoim być może nawet już dzieciom, nie wiem w jakim wieku osoby mnie tutaj oglądają, albo swojemu, nie wiem, kuzynowstwu, albo po prostu znajomym, czy sąsiadom, czy komukolwiek, to również zachęcam, bo może nie jest to najlepiej napisana książka warsztatowo, nie ma tutaj najlepszego języka i można by się gdzieś tam było przyczepiać też do takiej wiarygodności dialogów między nastolatkami, ale naprawdę uważam, że jest bardzo ważna i bardzo potrzebna i cieszę się, że takie książki powstają w Polsce, bo poruszają naprawdę trudne tematy, nie tylko związane właśnie z orientacją seksualną, z odkrywaniem swojej w ogóle tożsamości seksualnej, ale też z depresją, z chorobami psychicznymi, z alkoholizmem, no z najróżniejszymi po prostu problemami, o których być może niektórzy nastolatkowie nie mają z kim porozmawiać, a ta książka pokaże im, że mogą się otworzyć, że mogą gdzieś tam szukać pomocy. Także no naprawdę coś bardzo, bardzo dobrego na polskim rynku wydawniczym i coś bardzo ważnego. Także cofam to, co powiedziałam, że ta książka nie jest dla mnie, bo chociaż oczywiście ja nie jestem targetem tej książki, to jest to książka chyba dla każdego, w tym sensie, że jest po prostu ważna i potrzebna. Także to by było na tyle na ten moment. Jest gdzieś koło godziny 18, wydaje mi się, także mam jeszcze cały wieczór przed sobą i pewnie poczytam sobie jeszcze trochę Klary i Słońce, ponieważ dzisiaj jeszcze tej książki nie czytałam, także dalej jestem w tym samym miejscu, w którym byłam rano, kiedy nagrywałam wstęp do tego vloga, także być może jeszcze sobie dzisiaj coś poczytam i jutro albo pojutrze przyjdę z jakimś update'em na temat tej właśnie książki. Cześć, przychodzę z update'em czytelniczym, ponieważ przeczytałam jakieś 120 stron książki Klara i Słońce, a więc jestem już na stronie 246 dokładnie, także do końca zostało mi naprawdę niewiele. Myślę, że gdybym dzisiaj do tej książki przysiadła, to już bym ją skończyła, ale nie wiem, czy to zrobię, dlatego nagrywam ten update i później po prostu nagram już takie podsumowanie. Więc jeżeli chodzi o to, co dzieje się w książce Klara i Słońce, to tak jak Wam mówiłam poprzednio, mamy tutaj taką rzeczywistość, w której rzeczą normalną są androidy, które towarzyszą dzieciom w dorastaniu, które są takimi przyjaciółmi właśnie dla dorastających dzieci. I nasza tytułowa Klara trafia do rodziny Josie i zostaje właśnie sztuczną przyjaciółką Josie. Wiemy tyle, że Josie jest na coś chora, natomiast nie wiemy dokładnie co i jak, o co chodzi. I to zostaje przed nami gdzieś tam stopniowo odkryte. I to jest tak naprawdę główna tajemnica tej fabuły, bo tutaj rzeczywiście ma się wrażenie, brnąc w tą fabułę, że odkrywamy jakąś tajemnicę rodzinną, odkrywamy jakieś takie sekrety, które może niekoniecznie powinny wychodzić na jaw. Natomiast sama fabuła nie jest jakaś bardzo skomplikowana i tutaj nie dzieje się dużo. Tak więc jeżeli jesteście takimi osobami, które lubią, kiedy dużo się dzieje i lubią, kiedy książka trzyma ich w napięciu, kiedy to jest taki, wiecie, page turner, że nie można tej książki odłożyć, to nie jest to taka książka. To jest książka, która jest taka bardzo leniwa, płynie bardzo powoli, ale ma intrygującą właśnie fabułę, ma intrygującą historię. Mamy tutaj takie motywy właśnie futurystyczne, takie elementy science fiction, chociaż ja nie nazwałabym tej książki książką stricte science fiction, bardziej właśnie taką literaturą piękną z elementami science fiction. Myślę, że to bardziej do tej książki pasuje jak na razie, ponieważ no jeszcze tej książki nie skończyłam, więc tak naprawdę nie wiem, jak tutaj wszystko się rozwiąże. I tak w zasadzie to na razie do powiedzenia mam tyle, to znaczy, że fabuła jest taka dosyć niespieszna i że bardzo powoli i stopniowo odkrywane są przed nami kolejne elementy tej fabuły, które później gdzieś tam składają się w jakąś całość. My tak naprawdę poznajemy ten świat przedstawiony w tej książce razem z Klarą, ponieważ Klara jest naszą narratorką, to przez Klarę tak naprawdę filtrowane są wszystkie wydarzenia, więc my wiemy tyle, ile wie Klara, tyle, ile Klara jest w stanie zobaczyć, ile jest w stanie zrozumieć, a też musimy pamiętać, że skoro jest androidem, to ma pewne ograniczenia, także jej perspektywa ma tutaj naprawdę duże znaczenie, jak my tą powieść postrzegamy. Myślę, że nie będzie to taka książka, przy której się zachwycę i która trafi gdzieś tam do moich ulubionych. Myślę, że będzie to taka czterogwiazdkowa lektura, jak na ten moment. Tak jak mówię, no zostało mi do końca, myślę, że tak z 70 stron, także mniej niż 100 na pewno.
Ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby tutaj na przestrzeni tych 70 stron jeszcze dużo się wydarzyło. Ciekawi mnie tylko rozwiązanie tego takiego głównego wątku, który gdzieś tam się zawiązuje i czy dojdzie to do skutku, czy w którą stronę ta fabuła zostanie po prostu rozwiązana. Ponieważ na razie są dwa możliwe wyjścia z sytuacji i jestem bardzo ciekawa, które wyjście przedstawi nam autor. I oczywiście, tak jak mówiłam na samym początku, bo to już wiadomo z opisu, jest to taka książka, która daje nam takie pole do rozważania na temat człowieczeństwa, na temat tego, kim jest człowiek jako jednostka, co czyni człowieka jako jednostkę wyjątkową, czy w ogóle my jesteśmy wyjątkowi, czy może nie do końca, czy może się nie będę w to zagłębiać, bo jeszcze niechcący tutaj coś zaspoileruję, ale też dam Wam znać jeszcze do końca po przeczytaniu tej książki, jakie mam wrażenia i jaka mi się tutaj nasuwa interpretacja i jakie wnioski właśnie po przeczytaniu tej książki. Natomiast tak, zdecydowanie jest to książka, która stawia takie pytania. Także to tyle na ten moment, do zobaczenia w kolejnym update'cie. Cześć, przychodzę z kolejnym update'em czytelniczym. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo pierwszy raz nagrywam telefonem, przednią kamerą, także nie mam pojęcia, jaki będzie tego obraz. Mam nadzieję, że będzie jakościowo w miarę okej. Podłączyłam mikrofon zewnętrzny, więc dźwięk powinien być spoko, ale zobaczymy, jak będzie z obrazem. Jeżeli to by się udało, to w końcu znalazłabym jakieś łatwe rozwiązanie na nagrywanie tych reading vlogów, to znaczy update'ów czytelniczych, bo nie musiałabym się rozkładać z całym sprzętem, tylko mogłabym właśnie nagrywać szybko takie update'y telefonem. Ale przechodząc już do rzeczy, skończyłam czytać książkę Klara i Słońce, Kazuo Ishiguro. I w zasadzie nie mam zbyt wiele do dodania, bo ostatnio w poprzednim update'cie mówiłam już całkiem sporo na temat tej książki i podtrzymuję to wszystko, co mówiłam. Dodam tylko tyle, że jest to taka naprawdę bardzo ładnie napisana, bardzo interesująca i intrygująca powieść dotycząca człowieczeństwa, tego, co czyni nas ludźmi, czy na pewno jesteśmy niezastąpieni, czy można nas zastąpić. Naprawdę daje to takie duże pole do rozważań. Natomiast jest to też książka, która nie daje nam jasnych odpowiedzi na te pytania. To znaczy, my sami sobie musimy na podstawie tego, co przeczytamy, wysnuć własne wnioski, więc to zakończenie tak naprawdę niewiele tutaj rozwiązuje. Nie liczcie na to, że to będzie takie zamknięcie całej tej powieści, bo tak nie jest. Ona jest dosyć otwarta i pozostawia czytelnika w takim stanie trochę zawieszenia właśnie, żeby te własne wnioski mógł wysnuć. Także ja bardzo Wam polecam. Dla mnie to są 4 gwiazdki na 5. Tak jak wspomniałam na początku, nie będzie to moja ulubiona książka z tego względu, że ja 5 gwiazdek daję takim książkom, które są bardzo moje, które gdzieś tam trafiają do mnie w takim osobistym aspekcie. Ta taka nie jest, ale na pewno jest bardzo, bardzo dobra i było to bardzo udane pierwsze spotkanie z Kazuo Ishiguro. Dużo osób porównuje też tę książkę do innej jego książki, która nazywa się bodajże Nie opuszczaj mnie, więc bardzo chętnie kiedyś sobie przeczytam też Nie opuszczaj mnie, bo podobno są w tej książce nawiązania i podobno to jest książka, zresztą to jest chyba gdzieś na okładce. Albo może nie na okładce, tylko w opisie gdzieś tam lubimy czytać, widziałam, że właśnie w tej książce bardzo wyraźnie czuć tę poprzednią jego powieść. Także chętnie sobie kiedyś przeczytam, bo jestem naprawdę zainteresowana. A jeżeli chodzi o to, co będę czytać przez resztę tego vloga, to zaczęłam dzisiaj książkę Dewocje Anny Ciarkowskiej. To jest autorka, która chyba rok czy dwa lata temu wydała taką książkę Pestki, też dosyć cieniutką, bo ta również jest bardzo cieniutka. I ja tamtą książkę bardzo chciałam przeczytać, ale do tej pory mi się to nie udało. Ale kto wie, jeżeli spodobają mi się Dewocje, to na pewno sięgnę również po Pestki. Przeczytałam dopiero 30 stron, także proszę bardzo, 30 stron. Także nie za bardzo mogę Wam coś powiedzieć na temat tej książki, ale pozwolę sobie przeczytać tutaj fragment opisu. Zwykle tego nie robię, ale po prostu nie jestem w stanie tego lepiej oddać po tych 30 stronach, które przeczytałam. Dewocje to spowiedź z jednego życia, ale na mocy cudu także z żyć innych, z grzechów niespowiadalnych, które zalegają na samym dnie duszy, z wyrzutów sumienia, z win, żalu i lęku. Spowiedź, która nie niesie ze sobą ulgi odpustu, lecz refleksję, że nieważne przez kogo, ale dla kogo dzieje się cud. Generalnie jest to taka książka o takiej polskiej, chyba wsi, bo jak na razie tutaj dzieją się te opowiadania, bo to jest w zasadzie taki zlepek króciutkich historii. To nawet nie jest chyba całość, chociaż pewnie one się jakoś później połączą, ale jak na ten moment to są po prostu takie króciutkie historie różnych osób mieszkających właśnie w jakichś małych miejscowościach, gdzie ta pobożność i religijność jest bardzo ważna. Także no zobaczymy. Jak na razie bardzo podoba mi się język, tyle mogę powiedzieć, ale tak jak wspomniałam, na temat samej książki jeszcze nie jestem w stanie się wypowiedzieć, więc przyjdę do Was za jakiś czas, pewnie już w całym takim podsumowaniu tego vloga, ponieważ dzisiaj jest czwartek, znowu zapominam o tych dniach tygodnia. Dzisiaj jest czwartek i ja jutro bym chciała już tego vloga skończyć, żeby zacząć go, znaczy już go powiedzmy zaczęłam montować te pierwsze fragmenty, ale żeby go skończyć i żeby był gotowy na sobotę. Także nawet jeżeli nie uda mi się tej książki do jutra przeczytać, to jutro już po prostu przyjdę z takim podsumowaniem i zamkniemy ten temat. Thank you.
Cześć, jest już sobota, 22 maja. Ja się właśnie zastanawiam, czy puszczać tego vloga jeszcze dzisiaj, bo jest już godzina około 16, więc tak naprawdę teraz ten film się powinien pojawić, a ja dopiero dogrywam zakończenie. Czy już puścić go jutro rano? I jeszcze nie zdecydowałam, ale na pewno jak oglądacie ten film, to już wiecie, którą opcję wybrałam. Chciałam się tylko pożegnać i powiedzieć, że przeczytałam około 100 stron Dewocji. Jestem dokładnie na stronie 95. Za dużo Wam jeszcze o tej książce nie mogę powiedzieć, ponieważ to jest dopiero mniej więcej połowa książki. Natomiast to, co mi się rzuca w oczy, to to, że bardzo mi jest po drodze z językiem Anny Cierkowskiej i na pewno będę chciała sięgnąć po pestki jej autorstwa, bo wydaje mi się, że również tak będzie trafiać w punkt, jak tutaj właśnie. Bo tutaj mamy zbiór takich, to nawet nie są opowiadania, tylko takie krótkie teksty, jakieś takie, wiecie, urywki wspomnień, czy nie wiem, jak to nawet nazwać, takiej małej dziewczynki, bo główną bohaterką i narratorką jest tutaj mała dziewczynka, która próbuje zrozumieć wiarę i religię, ale nie do końca otrzymuje odpowiedzi na swoje pytania. Nie do końca dorośli potrafią jej wytłumaczyć tę wiarę, nie do końca potrafi przyjąć to tak zupełnie bezrefleksyjnie. Ona naprawdę zadaje bardzo mądre pytania i ja sobie tutaj zaznaczyłam jeden taki fragment, który chciałam Wam przytoczyć, bo to jest też pytanie, które ja zadawałam sobie jako mała dziewczynka i tak to mnie trafiło właśnie tak osobiście, więc chciałam Wam to przytoczyć. Martwiło mnie, co z tamtymi, z milionami ludzi, którzy nie urodzili się w naszej ojczyźnie, tylko gdzieś daleko, w dzikich miejscach, wśród niewiernych, nie pod tym Bogiem. Co z tymi, którzy nie wiedzą nawet, jak bardzo się mylą, składając kwiaty pod stopami otyłego bóstwa, odmawiając odwrotnie modlitwę, czekając na Jezusa, który nie tylko już przyszedł, ale zdążył za nas wszystkich umrzeć i zmartwychwstać. Mamo, co z nimi wszystkimi będzie? A co ma być? Dziwi się. Proszę księdza, co z nimi? Gdzie oni pójdą po śmierci? I co jeśli my, to oni? W tej książce jest mnóstwo takich naprawdę bardzo trafnych, nawet nie tyle spostrzeżeń, co po prostu takich pytań i rozważań na temat wiary i religii, które zadaje mała dziewczynka i właśnie ona próbuje dorosłym zadawać te pytania, którzy nie potrafią jej na to odpowiedzieć, bo po prostu my przyjmujemy wszystko bezkrytycznie, tak jak jest, a w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, to znaczy nie mamy żadnej refleksji głębszej. No i to właśnie jest taka historia o takiej małej społeczności, która jest bardzo wierząca, bardzo pobożna i tej małej dziewczynce, która chyba się trochę z tego wyłamuje, a nawet nie tyle wyłamuje, bo wiecie, ona nie robi tego celowo, to jest małe dziecko, tylko po prostu taka ciekawość świata każe jej te pytania zadawać, próbuje to po prostu zrozumieć gdzieś tam na swój własny sposób i nie potrafi tego zrobić. I dorośli też właśnie tych odpowiedzi nie potrafią udzielić. To jest taka książka dosyć bezkompromisowa, wydaje mi się. I ja nie wiem, czy Polska, kraj taki bardzo katolicki, jest na tę książkę gotowy, bo ona może wywołać trochę kontrowersji, tak mi się wydaje. Mnie się na razie podoba, jak dla mnie na plus zdecydowanie i na pewno opowiem Wam więcej o tej książce w podsumowaniu maja. Także jeżeli jesteście ciekawi takiej ostatecznej opinii na temat Dewocji Anny Cierkowskiej, to zapraszam Was właśnie na podsumowanie maja. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Udało mi się w nim przeczytać 2,5 książki, czyli Angst with Happy Ending, Klara i Słońce oraz część Dewocji. Mam nadzieję, że którąś z tych książek udało mi się Was zaciekawić. Jestem bardzo ciekawa, co o nich myślicie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli chcielibyście takich więcej, to oczywiście również dajcie znać. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia już niedługo. Cześć!